Cześć, z tej strony Ruwain i dzisiaj mam dla Was wideo, w którym po raz pierwszy kogoś coachowałam i coachowałam Marcela z Diamentu 4. Także jeśli jesteście w tej dywizji albo chcielibyście być w tej dywizji, to możecie obejrzeć ten filmik i zobaczyć, jakich błędów nie należy robić i w jaki sposób można grać, żeby wbić tą dywizję. A jeśli chodzi o tą ankietę na Discordzie, gdzie większość osób zagłosowała na filmik o Chosenach, to nie martwcie się, będzie on w przyszłym tygodniu, w sobotę. Jak to sobie oglądałam wcześniej, to się zastanawiałam, czy jakby od samego początku zakładałeś, że będziesz szedł w Kaylee, czy w czasie gry stwierdziłeś, że pod to pójdziesz? W czasie gry, bo ja gram praktycznie teraz tylko Kaylee Yasuo, bo inne team kompy nie mam zbytnio ograne, a te dwa team kompy dają mi dość spoko skuteczność, czuję się na nich ok. I po prostu wziąłem coś w miarę uniwersalnego, żeby pójść w jedno z tych dwóch. Tak. Może to trochę dam szybciej, na dwa razy, to szybciej przez to przejdziemy wszystko. A nie myślałeś też o tym, żeby poćwiczyć też inne kompozycje? Bo wydaje mi się, że jakby oczywiście da się tak grać, nie? Że grasz, jakby masz bardzo zawężony zakres kompozycji, którymi dysponujesz. Ja na przykład pod koniec tamtego setu już grałam tylko daskami, żeby wbijać elfeki. Ale myślę, że generalnie, jeśli się tak patrzy rozwojowo na grę, to chyba fajnie różne kompozycje znać, nie? No tak, tylko nie mam zbytnio czasu teraz grać normalnie. Teraz też sesję miałem, to wolałem sobie po prostu pewnie rankedy tym, co mi się działo. No. Tak, rozumiem. Ja też czasami robię tak, że... No w sumie ja prawie nigdy nie gram normalnie. Ja testuję na rankedach kompozycje. Ale no to jest ryzykowne. No ja na przykład w poprzednim secie na Westie testowałem różne rzeczy, po prostu grając na takim nieprzejmowaniu się mocnym. No. I teraz po prostu jakoś niezbyt miałem ochoty, czas. Na przykład w secie trzecim grałem praktycznie tylko Jinx. No. Ale da się tym osiągnąć dobre rzeczy. Na przykład iPolaczek w secie trzecim chyba był w top jakoś 50 Challengera grając. Może to pieniądze, że wysokim był grę, tylko Jinx. Dobra, a w ogóle w tej grze teraz byś miał taki plan, żeby grać pod win streak, lose streak? Z tym boardem, który masz. Jak nie dostanę w early pod duelistów rzeczy, to raczej idę w Kayle wtedy. No i generalnie gram Kayle, to gram pod win streak early i zrobienie prelevelu przed karuzelą pierwszą. Dobra. A nie myślałeś o tym, żeby tu wbić level, czy po prostu ci zależało na tym 10 zł, żeby już tą ekonomię robić? Wolałem mieć tutaj ekonomię. Spoko. Masz prawo. A w ogóle znasz, właśnie, pewnie nie znasz, tak? Tego buildu pod slow roll Wukonga. Bo jak oglądałam tą grę i dostałeś Chosena Wukonga, to sobie pomyślałam, że ja bym się zastanawiała nad tym, żeby po prostu pod Wukonga nie iść. Kojarzy ten build, widziałem parę razy w grach, ale jakoś, jak patrzyłem, on czasem lubiał odstawać w lejcie, jakoś nie jestem do tego przekonany osobiście. Dobra, a teraz możesz przyuważyć, co tu się dzieje i powiedzieć, czego zapomniałeś zrobić. Sekunda. Budzik mi zadzwonił, a nie wbiłem tego 8 na 10 pewnie. Tak, no nie sprewelowałeś. Ale mówiłeś o tym wcześniej, czyli po prostu pewnie ci gdzieś wymknęło się w czasie gry. No może już byłem rozkojarzony czymś wtedy. A miałeś już tam więcej złota? Chyba tam miałeś 15 jakoś. Nie, tam było jakieś 12, coś takiego. Nie, no. Tam mówiłem chyba 15 i kupiłem tego Veigara w razie co, jakbym dostał tak. Jakieś, nie wiem, w ogóle dziwne tak rzeczy na karuzeli. Tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, miałeś Chosen Wukonga. W sensie miałeś dwóch Wukongów i wziąłeś Wukonga z karuzeli, nie? Czyli jakby już miałeś na 2-5. 6 Wukongów. Tak, 6 Wukongów, więc gdybyś chciał iść pod ten build, to myślę, że w miarę szybko by ci ten Wukong siadł na trójkę. Możliwe. I w ogóle też jak to oglądałam, to się zastanawiałam, bo tutaj sprzedałeś tego Chosena Wukonga w takim celu, żeby mieć szansę, tak, jeszcze przez te 3 rundy na jakiegoś lepszego Chosena. Tak, tym bardziej, że dostałem właśnie Wukonga 2 i
nie tak dużo na tym traciłem, tym bardziej, że na początku miałem plan spróbować zagrać w Early 4 Vanguardów, ale nie dostałem tam żadnych, z tego co pamiętam. Tak, tak. No i po prostu już stwierdziłem, że jak mam dwóch Wukongów, innego Wukonga 2, to mogę tego Chuzena sprzedać i liczyć na coś lepszego. Tak, i myślę, że to ma też sens ze względu na to, że tą rundę przegrałeś przed karuzelą, więc już jakby nie ma sensu mistrikować, bo gdybyś chciał dalej mistrikować, to by ci się przydał, jakby no lepiej byłoby z tym Chosenem grać. No ale też nie opłacało mi się do Kragów jakoś specjalnie mistrikować, bo tego, ten gold by mniej go przychodziło raczej. No tak, właśnie ze względu na to, że tu już jedną rundę przegrałeś, bo tak jakbyś mistrikował cały czas, nie? Bez tej porażki, no to byłoby tego ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no to już sporo, nie? Tych mistrików, ale że jakby tu ci się resetuje przed karuzelą, no to tak już nie ma. Lepiej dociągnąć przed tą karuzelą to, co było. No, bo nie wiem, czy wiesz, jakby w zależności od tego, ile masz tych wygranych czy porażek. Wiem, jest więcej złota. Tak, no. Tam od jest 2 do 3 rund, tam jest plus 1 golda, 3, 4 plus 2 chyba i tak, ponad 5 to 3. Tak, tak. Dobra, ja się tu tak zastanawiałam, czy ten slam QSS-a to nie jest błąd. W sensie, jak idziesz w Kaylee, to jasne, w sensie QSS jest dobry na Kaylee, ale myślę, że to nie jest jakby core item, bo zawsze można też GA zagrać zamiast QSS-a, a jakby QSS w early game ci nic nie daje. Znaczy, jak patrzyłem z doświadczenia, QSS dużo więcej daje, według mnie, a po prostu nie miałem nic lepszego do zrobienia poza tym QSS-em, a wiedziałem, że już w tej grze pójdę w Kayle, to... No tak, tak, no bo właśnie to też jest tak, jeśli wychodzisz z założenia, że na stówę idziesz w Kayle, to jakby okej, ten QSS jest okej, ale jeśli byś chciał grać elastycznie i znał kilka różnych kompozycji, to w tym momencie ten QSS już cię bardzo ogranicza, bo tak naprawdę w grze z QSS-a korzysta Kayle, Yasuo, Katarina, co jeszcze? Zed może korzystać z QSS-a. Tak, Zed, no i w sumie tyle, tak, na resztę postaci raczej to nie jest jakiś super dobry item. No ale patrząc z perspektywy tego, że sprzedałem tego Wukonga, siadł Jax duelista, to później się to fajnie zgrało, tutaj nie powiem. No tak, tak, szczególnie, że potem grasz tą Kayle, nie? To w takim wypadku ma to sens. Jeszcze ta patelnia na duelista siadła. Tak, no. A Kayle duelistka jest potężna. No jest spoko bardzo. Aczkolwiek dalej nie wiem, czy lepiej ją grać pod 6 duelistów, czy pod 4. No, może to zależy po prostu od lobby, bo czasami ci się opłaci jakąś inną synergię dodać, oprócz tych duelistów, a czasami niekoniecznie, nie? Pytanie, czy potrzebujemy na przykład mistików albo adeptów, bo jak nie potrzebujemy, załóżmy, no to wtedy chyba lepiej 6 duelistów, a jeśli właśnie by się przydało coś jeszcze, no to wtedy bym grała to coś jeszcze. Przynajmniej ja, ale ja jakąś ekspertką właśnie od Kayle nie jestem. W ogóle tu się zastanawiam, czy ja bym, bo miałeś do wyboru Morganę albo Jannę i ja bym chyba wolała Jannę od Morgany, bo Morgana na jedynce bez przedmiotu to jakby i tak zbyt dużo nie zrobi, nie? Jak ani nie ma itemu, no i jest na jedynce, a Janna to przynajmniej też shield daje. Znaczy ja w jednym z finalnych buildów gram Morganę, gdzie grałam właśnie Irelia, Morganę i uzupełniam Keeperów Azirem i to fajnie działa. I wziąłem to z myślą właśnie pod taki late game, ale okazało się, że potem wszedła ta patelnia na duelistów grałem troszeczkę inaczej, tak to bym raczej wziął tę Jannę też. Jakbym miał wcześniej tą szpatułę i duelist Zilla. Dobra, a w ogóle tutaj jak teraz jeszcze nie wiedziałeś, że tą szpatułę dostaniesz, to rozważałeś jakby sprzedaż Jaxa, na którym się tapie gry, czy też byś go grał do końca? Sprzedałbym go na 7. Dobra. Generalnie jak idę w Kayle, to gram jakiegokolwiek Chozeny do poziomu 7, potem sprzedaję, żeby dostać jakiegoś Executionera. Tak, jasne. A w ogóle ten Loaded Dice tutaj był użyty, co nie? Myślałem, że to jest ten,
Widziałem, że to jest kukiełka. O ludzie. Chciałem sobie po kukiełkę kliknąć, ale pomylił mi się ikonki po prostu. No, ja właśnie tak na to patrzyłam i sobie myślę, co? Dlaczego? Ale dobra, dobra. Ale czyli normalnie jakbyś grał Kaylee, to w którym momencie gry byś tego Loaded Dice użył? Jeżeli bym nie mógł wbić... Czy to zależy od tego, jakich postaci by mi brakowało, żebym dostał szybko Kale 2, to pewnie na którejś piątce, na 8 levelu. A jakbym nie mógł dostać Kale, to bym po prostu, albo nie miał, na przykład bym miał tylko Kale Kindred i nie mógłbym znaleźć Zai, albo znaleźć czegoś na 2 z tych postaci, to bym użył, żeby sobie uzupełnić Executionerów. Dobra. Dobra, i teraz tak to bym chciała cofnąć, bo jakby tak, po karuzeli był taki moment. Nie, jeszcze trochę wcześniej. Teraz, o. Sekunda. Dobra, tu jest taki moment, że masz to 5 win streaku i 52 złota. I czy myślisz, że tu jest coś, co nie wiem, można byłoby zagrać inaczej trochę? W teorii można byłoby wejść w level, ale wolę się trzymać ekonomii personalnie po prostu. Tak? No to ja właśnie wolę grać agresywnie. Ja bym tutaj zdecydowanie weszła w level 7. Też może zwrócić uwagę na to, że masz 5 min streaku. Czyli dostajesz co rundę dodatkowo 3 złota, czyli jeśli byś ten wow! O nie, zaczekaj, bo ja mam na OBS-ie teraz alerty włączone i dostałem jakiś alert bez sensu w używaniu, ale nieważne. Dobra, co chciałam powiedzieć? To by po prostu zamiast ekonomii miał z winstreaka tego tak, golda. Tak. Tak, bo tu masz 5 winstreaku, czyli dostajesz 3 złota co rundę, to załóżmy jakbyś to wygrał i to dostajesz 9 minimum. Jeśli byś dalej wygrywał, tam powiedzmy w tym stage'u czwartym, to nie wiem, myślę, że to się bardziej opłaca, bo jakby i dostajesz to złoto i masz więcej HP. Więc ja bym to zrobiła ten siódmy. Teraz jest kolejne pytanie, czy miałbym co sensownego włożyć na tym siódmym? Zawsze mógłbyś zrolować, bo byś wbił siódmy, zostałoby ci gdzieś 20 zł i mógłbyś zrolować. Zresztą mógłbyś grać Shena i właśnie na przykład jakbyś miał tą Janę zamiast Morgany, to mógłbyś mieć dwóch Mystików, albo mógłbyś wtedy tak zrolować i złapać. I myślę też, że tu można by tak, tutaj slamujesz tego duelistę, ale z tych itemów też byś mógł coś zeslamować, na przykład Dragon's Claw na Jaxie. Bo Dragon's Claw jest myślę, że bardzo mocnym itemem aktualnie, jak jest też dużo obrażeń magicznych często w grach. Więc jest to mega tankowny i myślę, że Jax też byłby mocniejszy z tym Dragon's Clawem i to byłyby jakieś takie kroki, które można by podjąć właśnie, żeby ten win streak utrzymać. Okej. Okay. Myślę, że też Hand of Justice mógłbyś zeslamować, bo i tak jest dobre Hand of Justice na Kaylee. Nie wiem, czy grałeś, czy po prostu chcesz, nie wiem, czekałeś tutaj na jakieś perfect itemy. Czekałem na coś innego i nie do końca wiedziałem, co z tych itemów skleić fajnego. I wolałem poczekać po prostu do wilków te dwie rundy. Tak, możesz zaczekać, jasne, ale ja gdybym tu grała, to bym na pewno zrobiła Dragon's Claw na Jaxie i Hand of Justice, też Hand of Justice, no właśnie, z jednej strony jest okej na Kaylee, a z drugiej jest też bardzo uniwersalne, bo jakbyś grał też inne buildy, to na bardzo wiele postaci pasuje Hand of Justice, bo i na Zaję, i na Talona, i na Olafa, i na Tryndę, i cokolwiek, nawet na tego właśnie, jak się idzie pod Aureliona, to ewentualnie na Aureliona też. Więc myślę, że jest bardzo takim elastycznym itemem Hand of Justice. Aż się czasy dobrego mecha z sezonu trzeciego z Hojem przypominają. No, to były czasy. Dobra, a w ogóle też ja kiedyś słyszałam taką zasadę. O, albo możemy zanim do tego przejdę, to jak patrzysz na ten board, to czy uważasz, że to jest mocny board, jak na rundę 4-1? Nie. To co mógłbyś zrobić w tym momencie gry w takim razie? Zrolować. No dokładnie, dokładnie. To jest taki, że już próbowałem tak często robić,
I nie zawsze ta Kayle się dała, po prostu albo jakieś fajne jednostki. I po prostu z preferencji, jak mam dużo HP, to i tak wolę w takim momencie po prostu, że tak powiem, przykisić troszeczkę do 8 levela i wtedy rolować, bo mam i szansę na piątki jakieś fajne, Azir, Lee Sin, większe szanse na czwórki, czyli Kayle, Zaya, które bardzo fajnie jest wbić na drugi level i po prostu częściej wolę aktualnie na 7 nie rolować, bo już miałem i tak dość okej jednostki, miałem tego Shena na zapasie, wylewelowane jednostki, po prostu nie zawsze się sprawdza rolowanie na 7 tak z doświadczenia jak grałem. Tak, ja się zgadzam. Myślę, że zdecydowanie lepiej jest rolować na 8 niż na 7, bez porównania, ale czasami właśnie jest się w takiej sytuacji, że po prostu trzeba zrolować, nie? Szczególnie jak masz taki board jak tutaj teraz, bo w sumie, dobra, jak ta runda przejdzie do końca, to zaraz to przeanalizujemy. Też fajnie jakbyś zeskautował, to zawsze możesz się wtedy porównywać z innymi graczami, nie? Na ile faktycznie jesteś w stanie, wiesz, przetrwać ten stage 4. Bo tu masz tak, masz Garena, Wukonga i Fiorę na... No, 3 jedynki na drugim levelu. Tak, czyli one już nic nie robią. A poza tym masz dwie postaci, Kalistę i Morganę, która też nic nie robią, bo są na jedynce. I w sumie tylko Jax tak naprawdę jest postacią na tym bordzie. No, to jest prawda. No, więc zdecydowanie bym tutaj zrobiła jakiś większy rol. Aha, i właśnie ten Gragoyle Stone Plate. Z czego wynika to, że złożyłeś ten przedmiot? W sumie stwierdziłem, że jest dość uniwersalny, lubię ten przedmiot. No i na frontlane jest fajny. Okej, okay, a wiesz jak działa? No, im więcej, no za każdego przeciwnika dostaje się armor i mieć grezisty. Tak, za każdego przeciwnika, który tam daną postać... Czekaj, w ogóle nawet sobie sprawdzę na Lucchesie dokładnie jak to jest. Stwierdziłem też, że mam generalnie dużo itemów defensywnych, to jest to... Po prostu taki spoko uniwersalny item tankowaty. Tak, że dostaje 15 armora i magic resistu za każdego wroga, który go atakuje. I generalnie ten przedmiot gra się najczęściej wtedy, jak się gra jakiś solo frontline, bo wtedy się najbardziej nastakuje. Czyli jak mamy jedną postać na froncie i wszyscy wrogowie biją w tą jedną postać, to ona dostaje mega dużo armoru i mega dużo magic resistów. A jeśli masz frontline, który się składa z wielu postaci, to już tyle tego armoru i tego magic resistu nie dostaje, nie? Postać, która ma ten przedmiot, bo się agro rozkłada na kilka postaci. Także Gragoyle się raczej gra właśnie jak się gra w solo frontline, czyli na przykład na Annie, jak się gra magów razem z Annie. Czasami się gra Sejuani jako solo frontline w jakichś kompozycjach, to też spoko działa. Czasami na Shenie. Na przykład jak się gra Enlightened, tak? Bo tam nie ma tak naprawdę jakiegoś super tankownego frontline'u i głównie ten Shen tankuje obrażenia, więc na Shenie można taki Gragoyle grać. A w ogóle tak, jeszcze się chciałam ci powiedzieć, że ja słyszałam kiedyś taką zasadę, już nie pamiętam od kogo, że jeśli masz 4 przedmioty albo więcej, to musisz zeslamować itemy. I myślę... No tutaj właśnie byłem strasznie komfy z tymi prawie samymi tak itemami i do końca wiedziałem, co z tego zrobić po prostu. Mm-hmm. No to tak, jeśli byś nie zeslamował tego Gragoyle, to ja bym tu tak, na pewno grała Dragon's Claw na Jaxie, bo to jest mocny item. Do tego byś miał dwa pancerze, więc można zrobić Bramble Vest też na Jaxa, bo jest chosenem i zamierzasz go wbić na trójkę, więc będzie mocną postacią. I z tymi dwoma itemami będzie po prostu nie do zabicia. Do tego Hand of Justice, uniwersalny item też do zeslamowania i możesz tymczasowo go grać na kimkolwiek, kogo później sprzedasz, nie? Na Kaylee. Na przykład widziałem właśnie Morgany na frontlane'ie z Morello, Bramble Vestem i Dragon's Claw'em i ona była totalnie nie do zabicia. No. Strasznie spamowała plamami przez to, że była na frontlane'ie. Tak. Taki koszmar do grania przeciwko. No, jeszcze pewnie się leczyła z Siphonerów.
No. Także mógłbyś mieć podobnego Jaxa w tej grze do tamtej wygrany. No i właśnie jak też oglądałam tą grę, to stwierdziłam, że taki główny i chyba największy błąd, jaki zrobiłeś, to ten stage czwarty i to, że tak, po pierwsze nie zrolowałeś na siódmym i grałeś z bardzo słabym boardem, a po drugie nie zeslamowałeś itemów i to cię też bardzo osłabia, że masz tyle przedmiotów niezłożonych. I myślę, że przez to tak bardzo przegrałeś po pierwsze wszystkie te rundy, a po drugie jeszcze tak mocno, nie? Bo na początku w 4-1 net sobie zanotowałam, że miałeś 94 HP, a po prostu pod koniec w 4-7 38. No, jeszcze był strasznie strollowany ten Loaded Dice. To O, tak. w ogóle. Unlucky strasznie, bo to innych wzmocniła, a ja sobie to po prostu kliknąłem. Myślałem, że to jest kukiełka. No. No także trochę to gridowanie na ten level 8 i czekanie na jakieś perfekcyjne itemy, a nie slamowanie ich wcześniej. Myślę, To że... był za słaby board, żeby gridować na ósmy. Tak, To był. zdecydowanie. Ja właśnie też mam taką zasadę w moich grach, że załóżmy, jeśli mam czasami słabe early, albo nie, mam dobre early, ale w 3-2 roluję po innego Chosena, to zazwyczaj wtedy w tym 3-2 już sobie złapię na tyle stabilny board, że jestem w stanie do 5-1 dotrwać. A czasami jak mam właśnie bardzo mocne early, takie jak ty w tej grze, że wiem, że trzeci stage przetrwam i nie muszę rolować, to wtedy już zawsze roluję w 4-1. Żeby była przynajmniej taka jedna rolka przed tym 5-1, bo inaczej właśnie mam, jestem na tyle słaba, że potem odstaję, nie? W tym czwartym stage'u, jak nie zrobię. Dobra, a co jeszcze mógłbyś zrobić w tej rundzie, zanim się zaczęła gra? I tam zeslamować. Tak, ale coś ważniejszego niż zeslamowanie itemów? Zrolować pewnie więcej. Tak, bo w dalszym ciągu masz tak samo słaby board jak wcześniej, nie? Jak nie zrolowałeś. Tylko masz postać więcej dołożoną. Powiedzmy, tą Kaylee złapałeś, ale no Kaylee by się przydała na dwójce. Więc ja bym tutaj już na 100% i bezdyskusyjnie zrolowała. Bo masz 38 HP i nie za mocny board, więc zdecydowanie to jest do rolki. No i właśnie do takiej rolki do 10 złota powiedzmy, nie? Ja mam też taki nawyk, że ja zaczynałem grać na poważnie w TFT w secie trzecim, przed zmianami dostawania obrażeń Aha, i no. się nauczyłem grać w sposób, że jeżeli nie robię full win streaka, to praktycznie jadę do, nie wiem, 10 HP i wtedy jestem, mam taki jeden super silny power spike do końca gry. I do teraz mi się czasem utrzymują te nawyki z grania właśnie słynnej Syndry z setu trzeciego. I potem jak wyszły te zmiany, to troszeczkę ciężko było mi się zaadaptować. Się po prostu nauczyłem grać w ten sposób, bo strasznie slamowałem gierki wtedy. No, ale to trochę trzeba zmienić, jak zmienili już te szanse. I myślę też, że nie każdy build jest taki. Bo nawet w tym secie czwartym, na przykład jak się grało pod Afeliosa czy pod Zedda, jak był w mecie, to był właśnie taki build, gdzie można było spaść do 10 HP, złapać swój power spike i wygrać grę. A Kaylee wydaje mi się, że już nie do końca jest takim buildem, że łapiesz Kaylee i wygrywasz od razu. To jednak. No, trzeba mieć ten mocniejszy board. Też wydaje mi się, co byś tu powiedział, jeśli chodzi o itemizację. Zeke jest na pewno git. Zeke jest strasznie strong, Tak, Zekę ale zdecydowanie. Szczególnie jak Kaylee grasz, to jak najbardziej. GA wziąłem z myślą o Lee Sinie, tak przyszłościowo, bo GA na Lee Sinie jest świetne. No i generalnie ten Ioniq Spark wziąłem z myślą też na Lee Sina albo Shena. Jeszcze nie do końca wiedziałem, na kogo chcę dać. Po prostu zrobiłem to tymczasowo na Fiorze.
którą wiedziałem, że podmienię potem. Dobra, czekaj, w ogóle wrócę sobie do tego momentu, jak jeszcze nic nie złożyłeś. No, powiedzmy, że gdzieś tutaj. Okej, okay, w ogóle, a co myślisz o Hand of Justice na Kaylee? Grałeś kiedyś Kaylee? Tak, ale właśnie tutaj właśnie nie wiem, czemu zrobiłem tego Hurricane'a. Wiem, że z tymi itemami też miałem jakiś problem, że któryś źle złożyłem, ale jakoś coś mnie podkusiło na ten huragan. Stwierdziłem, że w sumie czemu nie, jak będzie mieć dużo attack speedu. Hurricane jest dość mocny, bo na pewno kiedyś był dużo słabszy. Chciałem spróbować pod tego Hurricane'a zagrać. Dobra. Jeśli chodzi o attack speed, to wydaje mi się, że jak ona ma tą szpatułę duelistów i właśnie grasz już 6 duelistów, to jakoś bardzo ten kolejny item na attack speed nie jest potrzebny. Ja bym zdecydowanie bardziej wolała Hand of Justice. Tak osobiście. Chociaż właśnie powiem ci, że ja akurat Kaylee z Hurricane'em nie grałam jeszcze ani razu. Jakoś nie miałam okazji tego stestować, więc też się nie wypowiem. Ale jeśli chodzi o przedmioty, no to tak o tym Grigoile to już mówiłam wcześniej, a nawet jeśli masz to teraz złożone, to z tego co tu jest, aha, tu byłby łuk i Negatron jeszcze jeden. To i tak można Dragon's Claw'a zrobić, gdybyś miał Hand of Justice na Kaylee. To z dwóch Negatronów Dragon's Claw, tutaj Bramble Vest. I ewentualnie jakiś Titan's Resolve. Aha, tak, bo zostałoby Ginzo, to zawsze można też, no albo Titana... Solarii w sumie już nie jest nie za mocne by było, ale no wydaje mi się, że można byłoby to lepiej poskładać. I też wydaje mi się, że ja bym tu nie itemizowała Fiory. Mogę już przewinąć do tego momentu, gdzie byliśmy wcześniej, czyli po karuzeli. Czy to był taki item holder pod Lee Sin, ale ten Lee Sin finalnie w ogóle się nie pojawił niestety. Tak, ale jak masz powiedzmy, nie wiem, 22 HP i ile tam miałeś pieniędzy na... A no, no dobra, w sumie złożyłeś to wcześniej, nie? To mogłeś mieć nadzieję na to, że go trafisz. Ale no wydaje mi się, że też trafi. No dobra, ale myślę, że ja i tak patrząc na to... W ogóle na karuzeli, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, był Jax. Mogłeś Jaxa wziąć i już byś miał Jaxa na trójce. To nie zwróciłem uwagi. Ale co ja tam wziąłem z karuzeli wtedy? Ja z karuzeli wziąłem. Ale ten, ja chciałam powiedzieć, że ja bym i tak tutaj, nawet niż Lee Sina, to wolała tego Jaxa zitemizować, bo po pierwsze to jest twój chosen, a po drugie na pewno go na trójkę złapiesz. I tu w ogóle też ten moment. Aha, no właśnie, jeszcze tak wracając, bo Jaxa na pewno na trójkę złapiesz, a Fiora jest useless. I jakby, mimo że okej, te itemy coś tam powiedzmy robią na tej Fiorze, ale myślę, że prawie nic. To jest prawie tak, jakby się miał na benchu, nie? Jak je trzymasz na Fiorze. No więcej na Jaxie by dały na pewno. No tak, zdecydowanie. To jest pewne. W ogóle tu myślę, że już był panika gaming, że miałeś 9 HP, że po prostu ta Kalista. Nie wziąłeś tej Kalisty. Nie? Patrz, masz Kalistę na 3, zastanawiasz się, co zrobić i stwierdzasz nie. Stwierdziłem, że ma za mało damage'a, że tak jak nie jest itemizowana, mam 9 HP, to że jedyne co mnie może uratować to ten Lee Sin, jakbym dostał. No stwierdziłeś po prostu, że co mi dadzą te 3%, jak ona nie ma itemów, nie ma ani jakiegoś. A gdyby sprzedać Kaylee i przełożyć Hurricane'a na Kalistę na trójce i QSS-a? To chciałem, żebym miał mniejszą szansę na Kayle 1, na Kayle 2, a tak naprawdę na tym stage jedyne, co mi dałoby top 4 prawdopodobnie, to był ten Lee Sin i Kayle 2. Okej. Okay. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. To nie jest za dobry frontlane, to nie jest właśnie Kalista z Yasuo, który wytrwa naprawdę długo, tylko ten frontlane dość szybko pada. I po prostu mam wrażenie, że Kalista nie zrobiłaby na tyle dużo. Okej, okay, dobra. No, rozumiem, przyjmuję ten argument. Chociaż nie, wydaje mi się, że ja bym tu wolała zdecydowanie wziąć tą Kalistę i przerzucić te itemy na Kalistę, bo jakby tu już nie musisz już grać o top 4, tylko nawet o top 5, tak? Żeby być chociaż od tego gościa, co jest tu wyżej, nie?
os, żeby od niego być lepszym, nie? Bo wtedy ci mniej LP odejmie. I też właśnie tutaj teraz ci wszedł ten Jax na trójkę, ale nie masz żadnych przedmiotów na nim, więc też trochę szkoda. I też tak sprzedałeś Kaylee. Właśnie sprzedałeś tą, bo mówiłeś, że chcesz grać tą Kaylee na jedynce jako głównego carry teraz. I sprzedałeś Kindred, która ci dawała i spirytów, którzy buffują attack speed dla Kaylee i dawała ci egzekucjonerów. W sensie wiem, że jakby Irelia 2 jest lepsza, ale powiedzmy Irelia ci daje co? Adepta. No, tu właśnie nie do końca byłem pewien, co jest lepsze, ale finalnie stwierdziłem, że wolę tą Irelię. Wydaje mi się, że właśnie ten główny błąd, który cię kosztował tą grę po tym świetnym win streaku, to było to, że właśnie nie zrolowałeś na tym siódmym i trochę za bardzo gridowałeś ze złotem i z tym, żeby właśnie nie rolować i nie rozłożyć itemów w 4-1, bo miałeś masę itemów na benchu. No i tutaj ta inwestycja była dość mocno strollowana. Ale też byłem strasznie confused, bo tak się nigdy nie miałem sytuacji, że dostałem aż tyle tank itemów. Po prostu nie do końca wiedziałem, co z tym zrobić, No, żeby po to prostu dobrze slamujesz. rozdysponować. Slamujesz i tyle. Nigdy nie wiedziałem, co. No, ale jeśli masz w ogóle te dwa Negatrony miałeś, myślę, że z dwóch Negatronów to Dragon's Claw i tak jest najlepszym itemem, jaki można zrobić. Więc to na pewno. Jak masz dwa armory, to też bym szła raczej bezdyskusyjnie w Bramble Vest. No, bo co innego z tego zrobisz? No, powiedzmy GA. Ale i tak już miałeś QSS-a na Kaylee, więc GA nie potrzebowałeś w tej kompozycji. Więc no, No Bramble jedynie Vest raczej. na Lee Sin, no tak przyszłościowo GA byłoby git. Gdyby Tak, ten Lee ale wiesz Sin co, nawet to jakbyś jest chciał na coś tym Lee więcej. Sinie grać Dragon's Claw i Bramble Vest, to i tak by było okej. Okay. I tak byłby tanki. Spoko. Pamiętam to. Dobra, I i to masz się na jeszcze pewno jak. przyda, jak dostanę. Ja się chciałam na koniec zapytać, czy masz jeszcze jakieś pytania i czy uważasz, że ci to w czymś pomogło? Pewno pomogło, bo wiem na pewno nad czym muszę pracować, czyli żeby wiedzieć, kiedy mogę gridować, kiedy nie. I właśnie, tak jak mówiłem, mam problemy albo z early totalnie, albo z przechodzeniem z early w mid game. Tak, myślę, że to przejście z early mid game. Ja też z tym miałam przez długi czas duży problem, ale właśnie myślę, że ten stage, jakby za każdym razem, jak wchodzisz w level, czy to jest 3-2, jak wchodzisz powiedzmy w szósty najczęściej, czy 4-1, jak będziesz najczęściej chodzić w siódmy, i 5-1, jak wchodzisz w ósmy, to za każdym razem się zapytaj, czy ten board, który masz, jest na tyle silny, żeby przetrwać, czy musisz zrolować. I zawsze możesz sobie zeskautować i zobaczyć, co grają przeciwnicy, żeby móc się oszacować z innymi. No, w ogóle też słyszałam kiedyś taką poradę, że jak są te rundy, jeden na jeden przez całą grę, to żebyś zawsze na samym początku, jak się runda zaczyna, to próbował oszacować, która osoba wygra. To wtedy łatwiej ci będzie, jakby później, wiesz, określać, co jest mocne, a co słabe. Dlaczego? Nie myślałem tak w ten sposób nigdy. Ale ma to sens. Dobra. Tylko, że też co mnie to zależy, bo jednocześnie też patrzysz na swoim boardzie, która postać robi więcej, mniej, jak się można potem przestawić. Stop, w sumie jest. Trzeba z tym pokombinować, spróbuję. Tak, i myślę, że też często ci zabrakło przynajmniej parę razy chyba czasu w czasie rundach na to, że nie wiedziałeś, co zrobić, czy rolować, czy slamować itemy. Chyba się nie wyrabiałeś trochę, nie? Tam szczególnie pod koniec, jak już przegrywałeś. No, jak dostałem wtedy tą Kayle i miałem to 52 złota i powinienem wtedy rolować, to nie do końca wiedziałem, co zrobić i troszkę czasu brakło. Dobra, to już wiesz, na czym się skupić. To dzięki za tą grę i za rozmowę. I myślę, że raczej na pewno to będzie jutro na YouTubie. No. Spoko. No, to do usłyszenia. Dzięki, na razie.